serdecznie. Oczywiście nie będzie to reklama sprzętów domowych, tylko opowieść o dawnym Gdańsku, o dawnych gdańskich domach i o ich wnętrzach. I jak to już nieraz miałem okazję mówić, zaczęło się wszystko bardzo prosto. To jest akurat dom z faktorii, tak zwany z czasów rzymskich, a więc mniej więcej sprzed 2000 lat, ale z tej okolicy. My wchodzimy do takiego domu i oczywiście jest zawsze jakaś sień. Czasem jest przedsionek, żeby lepiej ochronić przed na przykład zimnem czy wiatrem. Można też w przedsionku buty zdjąć, jeżeli ktoś wtedy nosił buty, łapcie akurat. Więc to jest jakby zaczątek sieni, a zaczątek salonu, proszę bardzo, możemy sobie odpoczywać na jakiejś wygodnej ławie przy stole, czekać na jakieś jedzenie, czy też no, książek raczej wtedy nie czytamy jeszcze. No i kuchni tutaj nie mam, jeszcze mam sypialnię, którą Państwo tutaj widzą. Kuchni oczywiście nie mam, ale przygotowanie do jedzenia można było tak robić. No a było oczywiście jakieś paleńsko wyłożone kamieniami czy gliną, rozpalano ogień, a ten ulatywał przez dziury w dachu. No czasem specjalny otwór mógł być. No to było 2000 lat temu, ale przecież w Domu Gdańskim, dwa kroki stąd, na rogu Podmuńskiej i Katarzynki, mamy taki prymitywny domek. On tak wyglądał przed wojną. Dzisiaj z zewnątrz wygląda tak samo, tylko wejście jest nie z tej strony. A wnętrze wygląda dziś inaczej, ale przed wojną, kiedy go wyremontowano, odkryto w nim pozostałości właśnie takiego paleńska kuchennego. Rozpalano ogień, na stojakach stawiano garnki, można było także zawieszać na łańcuchu. Ogień rozpalano na przykład z węgla drzewnego czy z drewna, a dym, tutaj miejsce dla dymu jest no, na górze, przez otwór, przez dach wychodzi dym. To były chaty kurne. No tak odkryto w tym domu, mimo że sam domek, no pierwszą wiadomość mam z 1624 roku, po prostu został zapisany w księgach gruntowych. Ale reprezentuje typ w ogóle najstarszego domu. Więc mamy tą kuchnię, ale niezależnie od tego, no jest to pomieszczenie na przykład jednoprzestrzenne, czyli jest tu zarazem jadalnia, czyli salon. Jest też sień, bo wchodzi się bezpośrednio. I właśnie tak było w Gdańsku, w tych sieniach słynnych, reprezentacyjnych. Na początku była kuchnia. No zobaczmy domy późniejsze. Dom przy ulicy Dzianej po lewej stronie z tą fasadą, tak wyglądał przed wojną, tak w zasadzie wygląda dzisiaj, ale wnętrze oczywiście zupełnie inne, bo dom uległ zniszczeniu, gdzieś tylko fasadę odtworzono. Więc były pomieszczenia, mamy tu dwa rzuty parteru i powiedzmy pierwszego piętra i na parterze w sieni, tak jak patrzymy to po prawej stronie na tym rysunku po lewej, pierwszym rzucie widać wyraźnie właśnie okap kuchenny, czyli tam w rogu była kuchnia. Po lewej schody, a na pierwszym piętrze są dwa pomieszczenia, dwa pokoje, przedni, tylny, a między nimi jest ten trakt środkowy, trakt na klatkę schodową,
i widać ten kwadracik taki, to jest koni. Tu już te chaty nie są górne. Zresztą jeszcze lepiej widać to po prawej stronie, na przekroju wzdłużnym. I doskonale widać tą piękną, wysoką sień z galerijką, a po prawej, czyli z tyłu, mamy na tej samej wysokości dwa pokoje, dwa razy niższe, bo sień była wysoka już wtedy, już w czasach gotyku, tak w Gdańsku było. Mamy też wyższe piętra i poddasze, i na najwyższym piętrze i na poddaszu napisany szpajter, czyli spichlerz, czyli magazyn po prostu, bo tak w tych domach hanzatyckich było, że magazynowano towary na poddaszu, czasem także w piwnicach. No Gdańsk było tyle wyjątkiem, że bardzo wcześnie zaczęto budować osobne spichlerze. Zresztą za granicą też je budowano, ale wśród domów. W Gdańsku wydzielono całą dzielnicę, tą naszą wspaniałą niegdyś wyspę Spiszów. Ślady tej wspaniałości można oglądać, no na przykład między mostami zielonym Krowin, gdzie odtworzono w postaci zewnętrznej te spichlerze. No możemy na Łowiance, gdzie umieszczono muzeum, możemy też dalej pójść oglądać spichlerz Wisłouście, zwany wcześniej Błękitnym Barankiem, gdzie no, cały spichlerz jest dobrze zachowany przez Muzeum Archeologiczne, świetnie wykorzystany. No jeszcze dalej stoją cztery spichlerze potężne, które jeszcze nie tak dawno służyły jako magazyny. No, dzisiaj są opuszczone, nie wiem, nikt jakoś na nie dotąd się nie połakomił, a to są piękne i mocne budowle, w których każde pomieszczenie, każda funkcja może się mieścić. Oczywiście przypomnę tu jeszcze raz, że od lat co najmniej sześciu są błędne napisy na tych czterech spichlerzach. Mianowicie jak się idzie stąd, powiedzmy od mostu, no, od trasy WZ w stronę toruńską, to najpierw jest spichlerz pod koroną, potem Toruń, Elbląg i Gdańsk. A napisy są całkiem odwrotnie, mimo że wielokrotnie zwracaliśmy uwagę. Jakoś to nieprawdę się tutaj poświadcza. Wszystko zresztą zaczęło się od spisu katalogu zabytków, gdzie napisane Chmielna 59-63, a nazwy spichlerzy w odwrotnej kolejności. Stąd się to zaczęło. Bo potraktowano to jako zespół, a zapomniano, że poszczególne spichlerze tutaj trzeba dokładnie oznaczyć. Dalej nikt się tym nie przejmuje, bo w ogóle zabytkami na ogół się nie przejmujemy. Jak to kiedyś pisał chyba Gałczyński o studentach, bo żywy student jest to kłopot dziki, a my Polacy, my lubimy pomniki. No to tak samo może powiedzieć, bo zabytkowe spichlerze to jest kłopot dziki. Tak? Zamiast tego wolimy stawiać pomniki, czy trzeba, czy nie trzeba. Zabytki niech się same ratują. Proszę Państwa, z dzieła, z monografii Gdańsk, z rozdziału takiego obszernego historii architektury gdańskiej, zaczerpnąłem te rysunki. Autorami byli Stankiewicz i Szermier. No, tam więcej było, Masalski tak samo. To jest rozwój tych sieni, bo mówimy o sieniach, począwszy od lewego górnego, gotyk, na dół, potem renesans, barok i po prawej jeszcze jest rokoko i klasycyzm. Można tu dokładnie prześledzić, jak te sienie i w ogóle rozkład wnętrza domu frontowego, bo to jest tylko dom frontowy, się rozwijały. Więc mamy w gotyku sień,
po prawej jest wejście, od prawej strony. Wchodzimy i dalej jest pokój tylny, no po prawej są schody na górę piętra. Już mówiliśmy tam o kuchni, bo w galeriach, zresztą potem już kuchnię przeniesiono. A po lewej wzdłuż ściany jest korytarzyk na podwórze. Niżej, zresztą tu są dwa przekroje, znaczy u góry są dwa przekroje. Z lewej jest taki widoku frontowy przekrój poprzeczny, z prawej podłużny. Natomiast widać też te charakterystyczne wnęki na ścianach. One były w prawie każdym gdańskim domu. No, przy odbudowie bardzo często ściany rozbierano i odbudowywano już bez tych wnęk. Także one się zachowały tylko w nielicznych domach, między innymi na Straganiarskiej 30 chyba. Więc mamy niżej renesans, sień staje się niezwykle bogata. No widać tutaj w przekroju u góry takie łęczki podtrzymujące piękny strop. Zresztą już w gotyku były te stropy z malowanych belek na sieniach. Jest trakt środkowy bardziej rozwinięty. Między traktem środkowym a sienią jest po lewej stronie w widoku w przekroju poprzecznym widoczna cała taka arkada. Na przykład w Lwim Zamku na drugim. No, niżej, dalej pod nazwą renesans mamy rzut tego. Znowu od prawej idąc, od wejścia wyraźnie zaznaczonego w ulicy jest sień. W trakcie środkowym mamy niższe oczywiście, ale sklepienie ciekawe. I to samo sklepienie jest na przejściu na podwórze. Jest pokój tylny. W trakcie środkowym nadal może być komin. Nad dawnym paleniskiem zresztą trzeba było ogrzewać, nawet jak już kuchnię przeniesiono do skrzydła bocznego na podwórze, to dalej trzeba było dom ogrzewać, więc tutaj mógł być kominek i schody. W baroku coraz powszechniejszy jest typ sieni z takimi schodami kręconymi galerijką i charakterystyczna dla gdańskich domów jest różnica poziomów między sienią a pokojem tylnym. Widać to wyraźnie na tych rysunkach. No, rokoko XVIII wiek zabudowuje sień, bo to pomieszczeniem reprezentacyjnym staje się salon na pierwszym piętrze nad sienią. I wobec tego w sieni powstaje na przykład takie wiszące pięterko, czyli no, taka antresola. Antresola, entresol, to znaczy półpiętro po francusku. Więc jest to takie pięterko z reguły zabudowane, ale ma wewnętrzne okna. No, na przykład w domu Pchalena ten widać z tego rzutu, który jest poniżej, że jest to po prostu domu Pchalena tutaj wzięty za wzór. No i na koniec klasycyzm, który zachowuje ciągle to samo. No, często te tylne pokoje no, są, tak jak mówiłem, dwa razy niższe, ale w każdym razie jakieś zmiany się wprowadza za was schodów kręconych. Już w epoce rokoko pojawiają się schody tak zwane palacowe, lekko zakrzywione wzdłuż ściany, potem bardzo skomplikowany przebieg wielobiegowy w tym trakcie środkowym. No więc to jest tak schematycznie tutaj pokazane. Zobaczmy jeszcze przekrój domu jednego z najpiękniejszych w Gdańsku. To jest długa 45. Patrząc na ten przekrój podłużny po prawej stronie góry, więc całkiem z prawej strony są schodki na przedproże. Przedproże jest tu dosyć wysokie. Widać też, że pod przedprożem
jest pomieszczenie, to jest to, co mówiłem, to jest tak jakby przedłużenie piwnicy. No a na parterze wysokim mamy też od prawej strony sień, mamy trakt środkowy, który też ma u góry komin, ale oczywiście komin z jednej strony, a z drugiej strony tam w dachu jest świetlik, okno, bo chodzi o to, żeby coś było widać w tym trakcie środkowym. No i pokój tylny, a nad sienią salon, czy znowu sala, to nazywano, i też przejście do pokoju tylnego na lewo, a na samej górze sypialnia. Tutaj na dole jest pokazany rzut tego razem z dziedzińcem, przy którym jest skrzydło boczne. Widać to charakterystyczne wcięcie skrzydła bocznego do frontowego budynku. Chodzi o to, żeby nie zasłaniać okna, żeby było jaśniej. Wąskie skrzydło boczne łączy znowu z szerokim stosunkowo, chociaż to wszystko są wąskie domy, powiedzmy 6-8 metrów, z oficyną. Tutaj dom jest o tyle nietypowy, że w bocznej ścianie są okna, bo jest to dom narożny. Mamy ulicę Maćkową, Mackałgasę, dzisiaj Ławniczą nazwano. Ławniczą, mimo że nigdy tak się nie nazywała. Na pewno pochodzi od Maćków miejscowości, czy od nazwiska związanego z tą miejscowością. Tu jeszcze zobaczmy w tym rzucie na dole, w trakcie środkowym, są zaznaczone tak tylko łuk, taki malutki łuczek, schody kręcone tam były. Te schody widać na znanym zdjęciu przedstawiającym starym bardzo fontannę Neptuna i boczną ścianę tego domu, i w oknach widać tam te kręcone schody. I potem zabrano do pod Puckiem, były w Kłaninie, a dzisiaj są w Ziemi Krańskiej. Tak przynajmniej pisał Kni, który mógł być świadkiem tego, bo wtedy żył. Niektórzy historycy w to powątpiewają, bo jest taka moda, żeby w ogóle Kniego uważać za fantastę i wszystko, co on pisze, uważać za nieprawdziwe, ale ja go wielokrotnie sprawdzałem. Owszem, zdarza mu się czasem coś przypuszczać i podawać to jako prawdę, ale jego wiele wiadomości, większość ogromna jest prawdziwa. Miał ten człowiek wielką intuicję. Więc proszę spojrzeć, ile tu jest klapek schodowych. Jest w budynku frontowym, w środkowym trakcie. Jest w tym łączniku, w tym skrzydle bocznym są schody i jeszcze czasami tam widać zaznaczone schody w budynku tylnym, oficynie. W tej oficynie mogła być kuchnia. W tej oficynie też górne piętra służyły często jako spichlerz, jako magazyn. Tak wyglądała już rozbudowana, typowa, troszkę może nietypowa, bo narożna, ale ogromna większość, takich kamienic nie zawsze tak pięknych, nie zawsze tak ozdobnych, było w Gdańsku przedwojennym kilka tysięcy. Do dzisiaj liczymy je na palcach. Z tego domu właśnie długa 45 pochodzi ta arkada obok, jak Państwo wyjdą przez te drzwi, mogą Państwo ją podziwiać. 1560 rok. To sobie bogaci gdańszczanie zdobili swoje domy, góry, bóstwa greckie, w środku z reguły jakiś herb. No, dla kogo wybudowano ten dom? Być może dla Hansa Konerta.
bo był kiedyś, był monogram HCR w tym czasie, no miał gdzieś tutaj dom. Także można tutaj poznać taką sień, jak ona wyglądała. Wchodził na przedbroże, wchodził przez drzwi i miał na wprost taką wspaniałą arkadę. A jak spojrzał do góry, to tak jak tu w tej naszej sieni, miał plafon. Tutaj jest 9 obrazów z alegoriami różnych cnót, dobrych uczynków. Zresztą otoczone to było często, tak jak tutaj napisane te napisy we wyrażym niemieckim języku powolnym oczywiście. Nie odtwarzam ich, zmy to jest. Także dzisiaj ich nie ma. A niektóre były zabawne, na przykład szczęście to ślepa krowa, która idzie do najgłupszego byka, coś jakoś tak to było. Szczęście jak ślepa krowa pomyśla do najgłupszego byka. Albo umiarkowanie cnota znana, lecz musi być umiarkowana jakoś tak. W każdym razie były takie zabawne napisy, które dzisiaj nie da się odcyfrować. Ale można pokazać na środkową tutaj alegoria dobrodziejstwa. Tutaj jest widoczny u dołu po lewej król Zygmunt III Waza. Także jeżeli król na przykład odwiedzał taki dom, a był to dom przy długiej 38, to oczywiście pokazano mi to. Proszę bardzo, czcimy waszą wysokość w postaci dobrodzieja, w postaci no, tego, który jest dobry dla innych. Te sienie miały charakter reprezentacyjny. I na przykład odbywały się tutaj wesela, przyjęcia, zabawy. No jedną z nich przedstawił Antoni Müller. Niestety obraz ten zaginął w czasie wojny. Mamy tylko takie czarno-białe zdjęcie, ale ono świetnie oddaje atmosferę. I jaki użytek pokazuje, jaki użytek robiono z takiej wspaniałej sieni. Mam jeszcze jeden przykład, niestety nie doprowadzona odbudowa do końca, długa 35, tak zwany Lwi Zamek. To jest sztych Schulza, który on przedstawia. Tutaj ta arkada ma fryz z czterech takich złożonych części. To są alegorie sztuk i nauk. Po prawie na przykład pierwsza jest geografia, a także astronomia, to kwadrygium, którego uczono w szkołach. Widać po prawej na ścianie te takie charakterystyczne łynki dla podtrzymania stropu, a strop kasetonowy niezmiernie bogaty. I tutaj, jak już też miałem okazję mówić, wydano 6 lutego 1646 roku, 36 roku przyjęcie pożegnalne dla króla Władysława IV. Dom należał wówczas do Schwarzwaldu, ale to wszystko z wcześniejszych czasów, to jest XVI wiek, 1569 rok. W odbudowie przewidziano odtworzenie. Mamy zdjęcia, mamy rysunki, dokumentacje. No ale ile też lat minęło? I przestałem już wierzyć, że kiedykolwiek ktoś to odbuduje. Dobrze, że chociaż odbudowano ten dom tak, że istnieje ciągle możliwość odtworzenia tych płaskorzeń, tych bogatych słupów, tych sklepień w przejściu na podwórze po lewej widać przepiękne kryształowe sklepienie.
sklepieniu z wiszącym zwornikiem. Jakiegoś mistrzostwa budowlanego trzeba było, żeby wykonać coś takiego. Ono wisi. Tak budowali gdańszczanie bogaci swoje siebie, ozdabiali swoje domy. Mniejszy taki obiekt z tego samego czasu też miał być odbudowany, to Sklepnicka 11. W ratuszu głównego miasta jest taka arkada, te dwa łęki, bo kiedyś tam w XIX wieku, jak przerabiano tą ziemię na sklep, to przekazano do ratusza, ale bez tego fryzu u góry. Tak to narysował Karl Johann Schulz, którym zawdzięczam mnóstwo wspaniałych rysunków, bardzo dokładnych. Tutaj też widać, że pokój tylny jest wyżej, ale na lewo widać drzwi ze schodami schodzącymi w dół do dolnego pokoju pod tym tylnym. Tam mogła być też kuchnia, ale trzon kuchenny był za tym słupem. Tam, gdzie stoi stolik i ściana, oddziela to od schodów na górę. Natomiast u góry niewątpliwie to jest rodzaj okapu i komin aż do samej góry. Więc widać, że ten komin, że to te kuchenne pomieszczenia starano się tak ukryć i jednocześnie wszystko ozdobić. Tu przy okazji widać oczywiście wspaniałe meble, szafy, stoły, stołki. Strop również kasetonowy, również te łęki na ścianach, ale rysował to i potem robił sztychy Jan Karol Schulz. Miał zwyczaj przedstawienia wszystkiego tak jako niezwykle monumentalne. Ta siebie jest niewielka, ona na pewno nie była taka wysoka, ale patrzę na te małe postacie ludzkie, to wydaje się rzeczywiście strasznie wysoka. Ale mamy na przykład rysunek Gregoriusa, nieco wcześniejszy, który zachował skalę. I tu widać, że to nie wyglądało aż tak. Nie było aż tak wielkie, było bardziej ludzkie. To samo dotyczy innych pomieszczeń. Więc tak wyglądały te sienie w epoce renesansu. I potem zresztą już wtedy były schody te ślimakowate, pokazały się, pojawiły się, ale wzorem takim dla wszystkich stały się schody w ratuszu mniej więcej w 1645 roku, około tego, jedne z najpiękniejszych. Te, które widzimy, są odtworzone, ale zawierają fragmenty autentyczne, bo zachowały się te fragmenty, te schody się spadły po prostu. Natomiast na lewo jest w całości autentyczny portal drzwi z herbem Gdańska, nad którym stoi, nosi się orzeł z herbem Jana Sobieskiego na piersi. I ten portal jest zachowany, po prostu on był ewakuowany i się odnalazł. Tak samo ta krata po prawej stronie, bo wejście na schody było zamykane kratą, też jest autentyczna, podobnie jak blacher na ścianie. Więc te schody, jedne z najpiękniejszych, stały się wzorem w epoce baroku. I mamy je także w bardzo małych, wąskich domach. Po lewej stronie to jest dom przy ulicy Świętej Trójcy nr 6. To była plebania kościoła Świętej Trójcy. Tam zresztą kilka tych domów należało do kościoła. Niestety to po lewej się nie zachowało ani po prawej, ale znowu widać różnicę poziomów między siemią tu niewielką i zabudowaną już. Ta zabudowa jest oczywiście z późniejszego nieco okresu,
a pokojem tylnym trzeba wejść po kilku schodkach. A na główne piętra wchodzić po tych przepięknych schodach, trzeszczących na pewno, ale pięknych. Po prawej ulica Piwna 8, tam jest dzisiaj, był do niedawna sklep filateistyczny. Po wojnie tam jakoś inne schody zbudowano, też jakieś takie niby stylowe. A tu znowu widzimy sień zabudowaną, po lewej jest pomieszczenie z wewnętrznym oknem. Widzimy już barokowe takie balustrady. Różnica poziomów między sienią a pokojem tylnym jest tutaj większa niż obok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć stopni mamy. No i schody są bardzo ozdobne, typowo barokowe. Proszę pomyśleć, takich schodów było przed wojną w Gdańsku na pewno dobrze ponad 100. Najpiękniejsze był przy ulicy Świętego Ducha, wówczas numer 101, ponieważ po wojnie jakiś pomylony urzędnik zmienił numerację. Przepraszam, tak mówię, ale to był bez sensu, była zmiana numeracji na tej jednej ulicy, na głównym mieście, to były główne ulice. Wobec tego dzisiaj byłby to numer 71, ale go nie ma. Dlaczego? Dlatego, że odchylono groblę pierwszą, żeby pokazać fasadę całą Królewskiej Kaplicy, a tam do na rogu. Więc nawet by się już nie dało go odbudować na dawnym miejscu. To narysował Karl Johann Schulz. Te schody spodobały się Tarnowskim chyba. Kupili je, bo oczywiście kupili, dlatego że właściciel chciał się ich pozbyć, bo znowu chciał, miał bzika, przepraszam, tak mówię, nowoczesności, więc po co mu te jakieś stare graty, i wobec tego sprzedał je polskiemu szlachcicowi, który zabrał to do Krzeszowic, urządzał sobie pałacyk w Krzeszowicach pod Krakowem. No, po pewnym czasie, chyba to było już na skutek wojny, wylądowały na końcu w Kolegium Novum, przepraszam, w Kolegium Novum na Uniwersytecie Jagiellońskim. One tam są do dzisiaj, tylko nie ma tego portalu, który w Pałacu Krzeszowiców, kim został. Nie ma oczywiście tego plafonu. Tutaj też ja mi pokazuję, jest rysunek Gregorowiusa, który pokazuje, jak bardzo przesadził Schulz. Zresztą proszę spojrzeć na tą szafę po lewej. Przecież budowa jakaś dwu czy trzypiętrowa, a nie szafa. Postacie ludzi są na pewno za małe w porównaniu do tego wnętrza. Ale dzięki temu ona nabiera charakteru pałacu. Charakterystyczne jest także wyłożenie całych ścian kaflami delftzkimi z miejscowości Delft z Holandii, które było słynne to miejscowe, do dzisiaj to miasto jest słynne z kafli. Zresztą do Holandii zwyczaj przywędrował z Hiszpanii. Narodziło się to w Hiszpanii, potem Holandia to przejęła, ale w Holandii nigdzie, nawet w pałacach królewskich, nie wykładało się całych ścian. W Holandii jest to pas wzdłuż posadzki. Chodzi o to, że jak się myje posadzkę, żeby to chlapało na kafle, a nie na ściany, gdzie mogą zostać plamy, ściany. Kafle można zawsze wytrzeć, wymyć tak samo. A Gdańsk był tak bogaty, kupował te kafle, zresztą one były tanie jako balast na statkach, żeby statki miały pełne obciążenie, jak stamtąd płynęły. I wykładano potem całe ściany. To tak troszkę nowobogatcy chcą pokazać, jacy są bogaci, a ci ludzie byli bogaci.
tutaj, nie wiem, kto mówi, angielskie czy amerykańskie przysłowie. Pytańcy śmierdzą pieniędzy. My mamy tu obok zupełnie podobne, tylko malutkie schody, niby skromnie, ale tak samo, no w tym samym dokładnie stylu, z tej same, tego samego czasu, gdzieś tam z końca XVII wieku. No tu zamiast figury typowej, jaka była przy wejściu na schody, stoi posąg, który ma przedstawiać świętego Erasma, pochodzący ze Strzelnicy, z domu brat Kurkowych. Przy 3 maja ten pałacyk niestety uległ zniszczeniu. W styczniu 1945 roku w czasie nalotu nie angloamerykańskiego, tylko już rosyjskiego, i tam była sala koncertowa mniej więcej na 800 miejsc, w której się schronili uciekinierzy z Prus Wschodnich. To był koniec stycznia, no ale wszyscy zginęli. To tak też pamięta, bo można sobie mówić, 100 razy Niemcy zaczęli wojnę, dopuścili się wielu okropień, więc zasłużyli. Ale to ci, co tam zginęli, akurat nie musieli tych okrucieństw robić, mogli być Bogu ducha winnymi ludźmi, jeszcze w dodatku uciekającymi z ojczyzny. I zginęli. Warto pamiętać, wojna jest zawsze straszna dla wszystkich. Dlatego muzeum powinno pokazywać wojnie wszystko, a nie ograniczać się do cierpień tylko nas, Polaków. Cierpień nie da się porównywać, nie da się postawić na wagę. Każde cierpienie jest cierpieniem człowieka. Wspaniała sień, to jest dom ławników, przedtem rodziny Schmidenów, którzy go no po śmierci właściciela odstąpili dla ławy, czyli dla sądu związanego z dworem Artusa, bo tam się odbywały wielkie posiedzenia. Tak to wyglądało przed wojną. Niesłychanie bogate wnętrze, zresztą wzbogacone wystawą, kolekcją przekazaną przez Lesera Giełdzińskiego z Włocławka, który tutaj osiadł, żydowski kupiec polski i który zbierał te wszystkie starożytności gdańskie, jak to wtedy mawiano. Miał ogromną kolekcję, tego śmierci zlicytowano ją, wcześniej jeszcze przekazał niektóre rzeczy tutaj, ale bardzo wiele bezcennych rzeczy po prostu zakupili handlarze i one powędrowały, rozeszły się po świecie. Ale tu widać, jak ta sień gdańskiego, bogatego domu w XVIII wieku w tym przypadku wyglądała. Znowu są schody, galeryjka, która tu sięga, poprawia aż do ściany frontowe, modele statków typowe dla bogatego kupca armatora, który miał takie statki, albo przynajmniej udział w nich i zarabiał wielkie pieniądze na handlu, wielkim handlu zagranicznym, morskim. Dzisiaj odtworzono to częściowo, bo niestety uległo zniszczeniu bardzo wiele. Mamy kominy w dalszym ciągu, kafle, drzwi. I tu jest właśnie ta klatka schodowa z pałacu w Kłennie, która według niego miała pochodzić z domu przy długiej 45. Jest też u góry plafon, ale nie ten, nie taki bogaty. Ale nawet i w tej uboższej postaci to zachwyca bogactwem. To są pałace. To nie są domy mieszkań. Ściana boczna, to są meble gdańskie, arcydzieła. Obraz pokłon trzech króli, pędzla samego Andrzeja Szpecha, jednego z największych malarzy, jacy tu działali.
To wszystko jest niezwykle eleganckie, wytworne. Nie ma w tym nic takiego, co mnie na przykład osobiście poraziło w pałacach carów rosyjskich, tam pod Petersburgiem. Po prostu tam wszystko kapie od złota i stwarza wrażenie, że ktoś to robił, żeby się popisać. Tu nie ma tego, to też jest oczywiście pokaz. Jestem bogaty, stać mnie na to, ale to jest gustowne, to jest pełne harmonii, to jest naprawdę piękne. Blakery takie jak tam po prawej, to takie reflektory, mosiężne, często złocone na świece, żeby światło świec wzmocnić. Wazy na szafie stoją, wazy też z Delft w Holandii, delftskie wazy. Tam w rogu niewidoczny fragment widać jest zegar, akurat w tym przypadku z Anglii, angielski, londyński zegar wahadłowy, niezwykle piękny i cenny. Dla przykładu pokazuję, dla porównania, wnętrze autentyczne domu pod gwiazdą w Toruniu, na rynku staromiejskim w Toruniu. No jest to ta sama myśl, ale przyznajmy, jest to jednak inne. To może dobrze, bo tak powinno być, każde miasto powinno mieć swój charakter, swoją tożsamość. Ale mimo wszystko wydaje się to troszeczkę, no właśnie, mniej wytworne. Mimo że też jest no, bardzo bogate, zachwyca. Tu zresztą była wystawa zegarów, wobec tego tych zegarów jest mnóstwo. Normalnie tak, tych oczywiście nie było. Proszę Państwa, to przykład jeszcze innego typu. Tu już się zaczyna prowadzenie schowu wzdłuż ściany. To jest jakiś 1680 rok. Tak wyglądała sień domu przy Mariackiej 18. Po lewej to jest sztyw Schulza, po prawej obraz Gregoriusa. No jest różnica. Schulz nie tylko podwyższał, bo dał tutaj postacie zbyt małe, ale powiększył tą galerię. Ona była węższa, bo cały dom jest do dzisiaj zresztą węższy. No ale nie o to chodzi. Chodzi o wyposażenie, chodzi znowu o takie ciepłe, bogate, gustowne wnętrze, w którym chciałoby się mieszkać. Dom długi targ 20. Bogaty dom barokowy z rzeźbami Andrzeja Szlitera młodszego. Ale była tam także sień. Dzisiaj oczywiście wnętrze zupełnie inaczej wygląda. I były jeszcze przed wojną takie schody, prowadzone wzdłuż ściany. Takie właśnie tutaj widzimy dwa biegi. Wchodzimy najpierw po lewej, to jest podest, potem na prawo do góry, prostoliniowo. Ale proszę zobaczyć, ta taka deska ukośna pod balustradą, jak ona jest przepięknie rzeźbiona i te u dołu jakaś taka ściana na wzór szaf gdańskich jest też ozdobiona, dekorowana. To wszystko było niezwykle, niezwykle piękne. Jak człowiek ogląda coś takiego, to łza się kręci wokół, że to wszystko, prawie wszystko uległo zmarnowaniu przez zapał do podpalania naszych wyzwolicieli. To jest Piwna 22. Schody, drzwi do pomieszczeń ozdobione niezwykle w takim już barokowym stylu. Szafa po prawej, której gzyms również taki przerwany. No jest widać, że to jeden twórca robił tą szafę, czy projektował te drzwi, kształty drzwi. Zresztą tu mamy te drzwi po prawej stronie za szafą. One właściwie są chyba do sąsiedniego domu.
czyli wbrew zasadom połączono dwa domy, przybył to przejście, z tym, że nie wiem jak to wtedy robiono, ale na przykład przed wojną to prześledziłem na przykładzie złotej kamyczki, jak połączono, znaczy zrobiono przejście z tej kamyczki złotej do sąsiedniej po prawej stronie, to on był zaopatrzony w stalowe drzwi, za tymi zwykłymi drzwiami były stalowe zamykane na wypadek pożaru, żeby ogień nie mógł przejść do sąsiedniego domu. Nie wiem, czy tutaj to było też, czy nie. Nie znam dobrze tego domu. Można będzie to prześledzić, bo na pewno w aktach Policji Budowlanej można też się znaleźć. Jest o wiele więcej dokumentacji i informacji, niż się to ludziom sterującym naszą architekturą wydaje. Ja więc piwna 20 lat. Tu po lewej znowu Sztych Szulca przedstawiający jego sień w jego domu rodzinnym przy piwnej 25. Już zabudowana, już jest to ta antresola po prawej, ale pod antresolą wydzielone takie pomieszczenie powiększające tą sień, no ale sień jak widać służy też do zwalenia gdzieś jakichś materiałów czy towarów. Po prawej jest sień, fotografia sieni przy piwnej 64. No to jest już bardzo podobny do domu upchawena sieni rokokowa, ale oczywiście prostsza, skromniejsza, ale wszystkie istotne szczegóły są. Schody typu pałacowego, sień zabudowana po prawej i pomieszczenia te wydzielone z sieni mają wewnętrzne okna, podobnie jak tam na antresolce jest też pomieszczenie, akurat tam zapalono światło i te okna się świecą. A więc po lewej sień domu Hagena, przepięknie odtworzona, mnóstwo rzeczy autentycznych, była też świetna dokumentacja, widać też fragment drzwi wejściowych bogatych. Po prawej sień w domu pod łososiem. No bo ta sama sprawa, sień i po schodkach trzeba wejść do drugiego pokoju, a po prawej stronie schodzi się, no dzisiaj tam jest jakiś bar, pomieszczenie pod tym tylnym pokojem, czyli mamy dwa poziomy na jedną sień, dwa niższe pomieszczenia, jedno nad drugim. No i schodki po lewej prowadzą do, jak to nazywano tutaj, wiszącego piętra, czyli antresoli, gdzie przez pewien czas ona służyła tutaj w restauracji pod łososiem jako szatnia. Oczywiście przed wojną nie. Przed wojną służyła także, żeby tam móc siedzieć. Jak ktoś przyjdzie, można otworzyć okienko i zobaczyć, kto przyszedł. Jak już jesteśmy w domu pod łososiem, to spójrzmy na te zdjęcia stare, przed wojną jeszcze to było te probierni likieru, bo to nie była żadna restauracja, tylko fabryka likierów i te pomieszczenia, one były muzealne, miały muzealny charakter, nosiły nawet taki status od 1938 roku, ale były to dawne i aktualne probiernie, gdzie można było, żeby zamówić większą porcję tych likierów, usiąść, spróbować, posmakować i tak dalej. Więc jest to ta probiernia u góry nowa, u dołu stara, a tu z probierni przejście do sąsiedniego pomieszczenia, jak widać jest różnica poziomu, bo to były dwa domy, numer 51 i 52 połączone i jakie piękne schodki barokowe prowadziły przez te schodki, znaczy balustrada, jaka ostawiała te schodki, żeby człowiek wchodząc też mógł
położyć rękę na czymś pięknym. Można to zobaczyć i w kolorze, bo malowano to nieraz w tej starej Piotrowie, widać tam dalej. Zegar piękny, pewnie gdański, typowy gdański piec z kaflami, sztolcem perskim. Sztolcem to hełm. Na hełmie byli specjaliści od wytwarzania kafli. No, nazywa się taki specjalista Zduń. Ktoś zna jakiegoś Zduna? Nie mamy już Zduna. A przecież te dbają piece normalne gdzieś tam na prowincji, no w Krakowie oczywiście. I trzeba te piece czasem remontować. Zdun jest potrzebny. Najsłynniejszym Zdunem był oczywiście Jerzy Szpelcener, który w 1545 roku wykonał ten największy piec świata dla dworu Artusa. To był Zdun artysta. Ale tu każdy mebel jest małym arcydziełem, a tu, gdzie stoimy, była taka skrzynia przepiękna, bogata, w której przechowywano autentyczne receptury na 70 kilka rozmaitych likierów pochodzące z czasów Ambrożego Vermeulena, a on przybył w XVI wieku, a otworzył wytwórnię gdzie indziej, przy innej ulicy, zapewne przy Świętego Ducha w 1598 roku, a więc prastare receptury. One potem powędrowały do Berlina, a dzisiaj są też tam, gdzie w rękach rodziny albo tego hrabiego Fognortena, który jeszcze bodajże dwa likiery, rodzaje likierów robi, ale robi je według nowej receptury, bo Henrichsdorf w XIX wieku zmienił podstawę. Przedtem opierano się na spirytusie winnym, czyli na takim jak gdyby koniaku jako podstawie, a potem przeszli na spirytus kartoflany. A my te wszystkie receptury mamy w archiwum, bo ktoś kiedyś potajemnie odpisał w XVII wieku i moglibyśmy wytwarzać te likiery gdańskie, nie po to, by pić akurat alkohol, ale po to, żeby coś specjalnego, coś oryginalnego, charakterystycznego dla Gdańska produkować i zarabiać nawet na tym, niekoniecznie we własnej kieszeni miasto mogłoby to robić, a na pewno ktoś z inicjatywy. Proszę Państwa, w 1773 roku odwiedził miasto rodzinne Daniel Chodowiecki. Jego matka jeszcze żyła. Przyjechał do swojego domu na ulicy Świętego Ducha. Dotychczas nie odbudowano tego domu, to jest pod numerem dawnym 54. To był, jak idziemy od naszej strony, w stronę bramy, za Królewską Kaplicą jest pusty plac, potem jest ulica Krowia, a następna jest Mokra. Przy ulicy Mokrej, dobrze mówię? Nie, przy Krowi. Obecnie odbudowują stronę, już tam sześć kamienicza, ale przed tą uliczką, pierwszą, druga kamienica od rogu, to był dawny numer 54, to był dom Chodowieckiego. Znam jego kształt, bo on go narysował, ale znam też jego postać przedwojenną, bo są rysunki. To był dom klasycystyczny, a jak on go rysował, jeszcze był rokokowy. Tak więc narysował także sień tego swojego domu, to niby pokazuje, jak on tam wita się z matką już w drzwiach do tylnej salki, do tylnego pokoju. Stoją szafy z tymi wazami holenderskimi na szczycie. Widać galerijkę taką, widać tą antresolkę z lewej strony. No, jest to
Narysowany w uproszczeniu, ale można by go odtworzyć bez trudu. Drzwiczki po prawej stronie za szafą, tam na pewno są schody w dół do pomieszczenia dolnego, który często była kuchnia, a z lewej strony pod antresolą w głębi też stoi szafa, typowa gdańska szafa. Zostawił nam wiele rysunków właśnie z tej swojej wizyty. Tutaj w salonie na górze, bo nie w sieni, znowu rozmawia z matką i siostrami, ale zauważamy oprócz normalnych mebli po prawej stronie jakieś malutkie krzesełka. Co to takiego? Nie. Czytamy te jego wspomnienia, to dowiadujemy się z nich, że jego matka w tym czasie prowadziła coś w rodzaju przedszkola, więc na tych małych krzesełkach siadały dzieci, więc robiono mebelki także dla dzieci w tym samym jakimś gdańskim stylu. No z lewej strony jest jakieś zasłane chyba łóżko, widać też po lewej w głębi drzwi, które prowadzą na pewno do łącznika, do tego tak zwanego skrzydła bocznego i okno wielkie, bo te domy miały wielkie okna. Podróżnicy zwiedzający Gdańsk często mówili, że są zaskoczeni tymi wielkimi oknami, że się wydaje, jakby fasady gdańskich domów były całe ze szkła. Tutaj portretuje swoją matkę w jakimś jeszcze innym pomieszczeniu, pewno w skrzydle bocznym chyba, że to tak wygląda, albo właśnie w jakiejś antresolie, raczej nie w antresolie. Nie stawiano by tych wielkich szaf, chociaż mogą to być tylko boazerie na ścianach. Widać w głębi piec, taki dwukondygnacyjny, portrety na ścianie. Zwróćmy uwagę na oparcie krzesła, na którym siedzi artysta, czy tego krzesła z boku, czy te kolumienki takie w tym krześle z boku. To były wszystko piękne, ozdobne meble w murze. Mama Chodowieckiego nie była bogata w tym czasie, była wdową, jakoś tam wiązała koniec z końcem, on między innymi dlatego przyjechał. No ale rozeszło się, że taki wielki artysta, który już był sławny w Berlinie, przyjechał, każdy chciał się u niego portretować. No i tutaj jest mieszkanie wojewody Przewędowskiego, który w tym czasie mieszkał w Gdańsku. Więc tu już meble są zupełnie inne, o wiele zbytkowniejsze, bardzo bogate. Nawet postać tego wojewody, jako siebie taki właśnie dumny, bo wiekiem jest dostojnik Rzeczpospolitej. I artysta przy stoliku szkicuje, on potem robił z tego obrazki, malował je albo sztychy. Bardzo ładne są te na wprost pod oknami, te takie mebelki z tymi wygiętymi nogami. Albo na przykład w domu państwa Rosenbergów na drugim targu, chyba pod dwójką. Rosenbergowie słynęli z tego, że mieli w domu bibliotekę złożoną z 22 tysięcy tomów. To była jedna z największych prywatnych, bo oczywiście biblioteka Senatu Gdańskiego, czyli Biblioteka Gdańska, wówczas jeszcze w pomieszczeniach dawnego klasztoru na Rycerskiej, była o wiele większa, ale to była biblioteka prywatna. Widzimy piec ozdobny, właśnie taki sztolcenbergski. Obrazy na ścianach, bogatych ramach, no to jest na pewno bogate wnętrze. Zresztą możemy przejść do innego pokoju. No tu z kolei Chodowiecki to traktuje jako tło, on to tylko zaznacza, ale proszę zobaczyć, to jest cała galeria jakichś obrazów na ścianach.
Charakterystyczne jest to ustawianie mebli pewno służący terapii. Równie ten podsznurek pod ścianami, ale musiał być bardzo dużo krzeseł, żeby jak przyjdzie dużo gości, żeby można było ich w razie to posadzić. Tak samo za drzwiami w tamtym drugim pokoju też widać na ścianach pełno obrazów. Po lewej stronie w tym pokoju stoi wysoki, szafkowy zegar, na pewno bogaty, kolorowy. Ale podłoga jest posadzka z frizów. No tu jeszcze sypialnia pani Gerdes. Pani Gerdes często nie domagała, także musiałem malować tutaj sypialni. Zresztą w rozmowie no, w tym czasie służąca, czy tam córka wnosi coś tam poczęstunek, ona rozmawia, możemy się dowiedzieć dokładnie, czytając z kim rozmawia, a ten siedzi tutaj, zawsze pokazuje siebie od tyłu i szkicuje. Ale tutaj widać te charakterystyczne łóżka z baldachimami. I firanki po prawej nad oknami i drzwi. I podłoga z desek, cieplejsza, sypialni na górze, bo były na górze te sypialnie. Tutaj pani Henry, angielskiego pochodzenia, było 800 kupców, 800 kupców angielskich z rodzinami mieszkało wtedy w Gdańsku. I to jest pani Henry z dwiema córkami w pokoiku, też z ozdobnym wybladnianym okrągłym takim piecem, którego podstawa jest w kształcie walca, ale zawsze stoi na nóżkach, jakieś drzwi, jakieś meble, to wszystko. I podłoga z desek, bo takie były bardzo często. No i taki jeszcze, pozwolił sobie troszkę tak satyrycznie, można powiedzieć, konkurent, ale co to był za konkurent dla niego, dla jego sławy, nie był to konkurent, to był Maciej Matias, inaczej Dariusz. My zawdzięczamy mu sztychy według Lormana. Lorman rysował, Dariusz robił sztychy z widokami Gdańska. Tu siedzi z żoną na stole dzbanek, piją kawę. Bo kawa była w Gdańsku znana, jak to już miałem okazję mówić, co najmniej od 1631 roku, kiedy przywieziono ją po raz pierwszy, przynajmniej wiadomość pierwsza jest na statkach za sumę porównywalną z ówczesnym budżetem miasta Krakowa. No, mamy zdjęcia z domu Pragena, gdzie wszystko to można podziwiać na fotografiach. Po lewej salon u góry, po prawej sypialnia, na dole po lewej pokój muzyczny, potem jadalnia. Niedawno odtworzono ten wspaniały żyrandol, który tu wisi, szklany. I ten właśnie pokoik na antresoli, nazywanego pokojem herbacianym, do picia herbaty. No i możemy to oglądać, no, zdjęcie salonu. Najbogatszy był salon. No, jedną z jego ozdób największych był ten wspaniały zegar Weichenthala z symbolem czasu, z kosą albo i śmierci. U góry lewterze musiał być niezwykle piękny. Podstawa musiała się mienić wszystkimi kolorami. No niestety zaginął w czasie wojny. Przecież wszystko, co cenne, było ewakuowane, ale udało się odnaleźć 40%. Mógł ulec zniszczeniu, ale kto wie, może jest w zbiorach rosyjskich na przykład. Rosjanie traktują to do dzisiaj jako łup wojenny i na wszelki wypadek nie dopuszczają obcych do takich zbiorów. Także niewiele o nich wiemy. Na wprost za tymi pięknymi krzesłami
piec. Dzisiaj salon wygląda podobnie, chociaż zegara w nim nie ma. Jest nawet pani Hagenowa. Tam w głębi to jest zdjęcie, że tak powiem, ukradzione z internetu, więc proszę nie mówić, że ich pokazuję. No i sobicie ścian. Są te wnęki, które są w wielu przypadkach autentyczne, te wykładziny, bo one też były zdjęte. Przepiękne. No, jest to chluba dzisiaj Gdańska Muzeum. Wnętrz gdańskich z tego czasu, a przecież ten dom był zniszczony tak, że ledwie zachowały się łąki ścian, portal, ten główny wejściowy portal, ten tylny, a poza tym ruiny samych Rusy. A dzisiaj możemy go pokazywać i po prostu cieszyć się z zachwytu gości. Pokój tylny. Widać tą supraportę nad drzwiami, która supraporta, superportam, czyli nad drzwiami. Mety, szafy, szafki, świecznik ten, żyrandol, obrazy, bazeny tam w dołu, do których Jan Uphagen sam dyktował, co ma na nich być. Tak jak tutaj akurat jakaś scena z dalekich lądów. Niewolnik, jego pan z batem, akurat tak sobie tutaj wybrał, ale nie wszystkie sceny są takie, większość jest raczej pogodna, radosna, są kwiaty, motyle, ptaki, ale widać ile piękna, ile starań włożono, żeby to było piękne, żeby zachwycać. Mamy w łączniku pokój i właśnie mebelki. Pamiętamy ten mebel w tej scenie, gdzie Chorowiecki maluje wojewodę Przewędowskiego. Po prawej stronie była dokładnie taki sam mebel jak ta ława, taka dla trzy osoby. Proszę spojrzeć na te drzwi. Jakie piękne drzwi właśnie z ptakami, czy to jest pokój motyli, już nie wiem w tej chwili. Widać też, bo patrzymy w stronę domu frontowego i widać to ścięcie w tamtym pokoju za drzwiami, ukośna ściana. Chodzi o to, żeby w pokoju tym tylnym, który tam dalej jest, żeby okno nie zasłaniała ściana, żeby było więcej światła. To typowo gdańskie rozwiązanie. Nigdzie indziej tego nie widziałem. To jest w oficynie pokój, no mówiono, że to jest jadalnia dla rodziny, tak to wyglądało przed wojną. Były z kolei też tamte pomieszczenia frontowe były dla gości, dla ludzi z zewnątrz, dla załatwiania interesów i tak dalej, dla przyjmowania dostojników. Natomiast rodzina sobie jadała tutaj. Jak nie było przyjęć. No to jest chyba najpiękniejszy taki, bo najbardziej kameralny pokój. Ten stół jest autentyczny, rozkładany stół z tamtego czasu. Szafy, zegar, portrety na ścianach, wykładzi na ścian i wszędzie blisko podłogi te boazerie z rozmaitymi scenami. Dom Uphagena jest niezwykle piękny. Warto go czasu do czasu odwiedzać, żeby uświadomić sobie, jakie poczucie piękna mieli dawni gdańszczanie w gabinecie, bogaci, wykształceni. Jest także kuchnia. Obok niej są pomieszczenia dla służby, gdzie spały służące czy służący spali. Dwa razy niższe niż te dla panów, no w końcu na coś. W czasach PRL robiono to tego całą historię o walce klas, ale walka klas na szczęście znikło nawet pojęcie klasy.
Bardzo ciekawa jest ta kuchnia, zbudowana z cegieł. Ona nie ma wnętrza, tak jak widuje się u nas kuchnie, które dobrze znamy na wsiach, że są drzwi, czyli jest pomieszczenie wewnątrz na węgiel kamienny, a u góry są stalowe fajerki, które można otwierać, czy dawać większy otwór, czy mniejszy, rozpala się wewnątrz. Nie. Tutaj stoją te wszystkie garki na stojakach. Zresztą rozmaite zapasowe wiszą u góry. Tutaj po prawej na ścianie widzimy miech. To jest taki ręczny miech, żeby lepiej rozpalić. Na przykład jest węgiel drzewny, tam są takie wyżłobienia, do nich się wkłada węgiel drzewny, podpala i można dmuchać, żeby się lepiej rozpalił, dostarcza się tym tlenem. Przed wojną wyglądało to tak, no, był o wiele bogatsze rozmaite przedmioty wnętrze. Ale zasada jest ta sama. Ten otwór pod kuchnią służy do magazynowania opału, a nie do opalania. Natomiast samo opalanie stóp, tutaj widać pod tym garnkiem pierwszym, drugim, takie wyżłobienie i do niego nakładano paliwa drewna czy węgla drzewnego. No oczywiście ten tam wyśleciały węgiel drzewny nie daje tak dużo dymu. W każdym razie jest oka u góry i komin. Więc tak odbywało się to gotowanie, tak wyglądały kuchnie dzięki temu. Dzięki domowi Hagena możemy to wszystko obejrzeć na własne oczy. Proszę Państwa, jeszcze jedna taka mało znana siła autentyczna tutaj, na Starym Mieście, na ulicy Elżbietańskiej 3. Domu Katów Pelplińskich. To wnętrze jest autentyczne. Są schody. Jest rzeźba, to znaczy wyrzeźbiona jest Zuzanna w kąpieli, dwóch starców, którzy tam się obleśnie przyglądają. Jest także strop jakiś kasetonowy. Jest to wnętrze stosunkowo niewielkie, ale też gustowne. A ponieważ dom się zachował, zachowały się także niektóre inne pomieszczenia, no między innymi salon u góry, gdzie stoją stare meble, gdzie jest na ścianie wykładzina i u góry taki gzyms, właściwie rodzaj fryzu. No to wszystko jest znowu wytworne, bogate, ale nie przeładowane. I trochę dzisiaj puste, na pewno w dawnych czasach tych mebli. Tego wszystkiego było wiele więcej. To dzisiaj należy do uniwersytetu. Można zawsze tam pójść, poprosić, żeby obejrzeć. Jeszcze jedno zupełnie nieznane jest taki dom, ośrodek dokumentacji zabytków na ulicy Świętej Trójcy. I tam przeniesiono właśnie ten malowany strop z ulicy Straganiarskiej z jednego z domów, chyba 31, numer 31, gdzie odkryto także na ścianach pozostałości gotyckiej poligonii. Więc ten strop jest tym, że no mnie to nie zadowala, bo pomieszczenie jest niskie. Ten strop jest bardziej... No on tutaj się wali na to niewielkie pomieszczenie. On na pewno tam w oryginalnym pomieszczeniu lepiej wyglądał, był wyżej. No i jest bardzo bogata balustrada, strada z tymi schodkami. No ale jest to piękne, autentyczne i też warto to obejrzeć. Bo wtedy widzimy ten stary Gdańsk. No z kolei w muzeum możemy oglądać we wszystkich naszych muzeach bogate gdańskie meble, także tutaj w ratuszu, bo te meble produkowano nie tylko w okresie tam baroku czy rokoka. W tym samym stylu tworzono, budowano te meble także w XIX wieku. Tu patrzymy na autentyczne stare meble, po lewej na przykład pokazano w Muzeum Historycznym
jak mógł wyglądać gabinet Heweliusza. No po prawej jest szafa, no przepięta jeszcze właściwie, po lewej jest renesansowa, a po prawej, no może później renesans, stół z tymi nogami charakterystycznymi, widać krzesła obite kurtybanem, czyli wytłaczaną, malowaną, złoconą skórą. To znowu zwyczaj, który przyszedł z Hiszpanii. I ta posadzka po prawej, drewniana wprawdzie, ale wykładana taka szafa typowa gdańska, po lewej z okresu baroku, ale można takie znaleźć i później. A po prawej już rokoko, właśnie z domu Upchagena. Te szafy są ogromne, ciężkie, wielkie, ale mieści się w nich mnóstwo. Na pewno nie pokażę wszystkich rodzajów mebli, ale na przykład w Muzeum Narodowym u nas można z nich obejrzeć bardzo wiele typów mebli. Ta szafa jest niezwykle bogata, tak samo te krzesła, często z herbem Gdańska. Obrazy na ścianach, to jest akurat w ratuszu głównego miasta, tam na górze. I tyle. Czyli ja to wszystko, co chciałem pokazać, no w grudniu opowiem, to będzie z tego cyklu ostatni, o rezydencjach podmiejskich. Natomiast zastanawiam się nad tematyką na przyszły rok. Być może zrobimy cykl o basztach, dramach i bastionach. Może to też może.